To było dobre życie. Ja uważam, że ja miałam szczęśliwe życie. I życzę wielu ludziom takiego życia. To słowa naszej dzisiejszej bohaterki, Elżbiety Zawadzkiej, jedynej kobiety wśród cichociemnych, osoby wyjątkowej. I rzeczywiście, jej losy, chociaż niezwykle trudne, są godne podziwu, a wartości, którymi kierowała się w życiu, pozostają aktualne. W tej audycji przybliżymy Państwu historię tej postaci, opowiemy ciekawe anegdoty z jej życia, przytoczymy też fragmenty jej wypowiedzi, które w szczególny sposób nas poruszyły. Dzisiaj, dokładnie 19 marca, przypada 113. rocznica urodzin naszej bohaterki. Przyszła na świat w Toruniu, który ówcześnie znajdował się pod zaborem pruskim. Ostatnie lata jej edukacji przypadły już na czasy wolnej Polski. Co ciekawe, Elżbieta nauczyła się języka polskiego dopiero jako nastolatka. Dorastała w otoczeniu kultury niemieckiej. W związku z germanizacją miała spore trudności z nauką ojczystego języka. Mimo to, co godne podziwu, czuła się związana z Polską, czego dowodziła przez całe swoje życie. Po zdanej maturze ukończyła matematykę na Poznańskim Uniwersytecie Adama Mickiewicza. Pracując jako nauczycielka, jednocześnie była bardzo zaangażowana w działalność przysposobienia wojskowego kobiet. W związku spełnioną przez nią funkcję komendantki całego Okręgu Śląskiego prowadziła 19 powiatów PWK. W czasie kampanii wrześniowej brała udział w obronie Lwowa. W późniejszym czasie była jedną z organizatorek struktur Służby Zwycięstwa Polski na Śląsku, utworzonej na podstawie przedwojennej PWK. Pod koniec 1940 roku przeniesiono ją służbowo do Warszawy. Jako perfekcyjnie władająca językiem niemieckim została kurierką. Początkowo przenosiła meldunki i raporty na trasie Warszawa-Berlin. Później sama tworzyła regularne szlaki kurierskie. Przekraczała granicę ponad 100 razy. Jak sama wspomniała, powyżej tej liczby przestała liczyć wyprawy. Obowiązki kuriera nie należały do najprostszych. Ta praca wymagała doskonałej znajomości terenu, opanowania i odpowiedzialności. Dzięki swoim umiejętnościom i szczęściu długo unikała dekonspiracji. Jednak na początku 1943 roku Niemcom udało się ją namierzyć ze względu na zeznania wydobyte od jednej z konspiratorek. Aby uniknąć aresztowania, została wysłana z nową misją do Londynu. W tamtejszym sztabie zdawała relację z sytuacji w Polsce i starała się wpłynąć na uregulowanie praw kobiet żołnierzy w Wojsku Polskim oraz na usprawnienie łączności z krajem. Jako jedyna kobieta ukończyła żmudne, wyczerpujące szkolenie dla cichociemnych. Dowodem jej wytrwałości jest fakt, że już podczas pierwszej próby skoku ze spadochronem skręciła obie kostki, a jednak kontynuowała kurs. Cichociemni byli to żołnierze przerzucani do okupowanej Polski jako wsparcie dla Armii Krajowej. Pełnili różne funkcje. Byli m.in. łącznościowcami, dywersantami, oficerami sztabów, oficerami wywiadu czy instruktorami szkoleniowymi. Elżbieta została zrzucona na teren Polski w nocy z 9 na 10 września 1943 roku. Bezpośrednio przed Powstaniem Warszawskim i w jego trakcie służyła w dowództwie Wojskowej Służby Kobiet Komendy Głównej AK. Po kapitulacji Warszawy wyszła z miasta wraz z ludnością cywilną. Pomimo demobilizacji w 1945 roku pozostała w konspiracji aż do roku 1946. Po wojnie zaczęła układać sobie życie na nowo. Ukończyła studia, które rozpoczęła jeszcze w czasie okupacji. Przez kilka lat pracowała jako nauczycielka. We wrześniu 1951 roku została aresztowana przez Urząd Bezpieczeństwa za wojenną działalność konspiracyjną w AK. Początkowo miała otrzymać wyrok śmierci, jednak zadecydowano, że kara wyniesie 5 lat pozbawienia wolności.
Ostatecznie we więzieniu spędziła 4 lata. Po odzyskaniu wolności kontynuowała pracę i karierę akademicką. Jej zapał i chęć rozwoju w wielu zupełnie skrajnych dziedzinach nauki był imponujący. W ciągu swojego życia nie tylko nauczała matematyki, fizyki i wychowania fizycznego, ale też obroniła doktorat w dziedzinie andragogiki, czyli kształcenia dorosłych. Przez lata utrzymywała kontakty z kolegami i koleżankami z konspiracji. Pomimo pogorszenia się jej stanu zdrowia i związanym z tym przejściem na emeryturę, dalej angażowała się w działania upamiętniające czyny członków AK. 3 maja 2006 roku, jako druga kobieta w polskim wojsku, otrzymała awans na generała brygady. Zmarła w rodzinnym mieście, mając niemalże 100 lat. Pani Elżbieta Zawadzka to niezwykła i inspirująca postać, której słowa i czyny na długo pozostaną w naszej pamięci. Jesteśmy pod wrażeniem jej postawy życiowej. Pomimo ciężkich czasów, w jakich przyszło jej żyć, uznała swoje życie za szczęśliwe, była z niego dumna i chciała dzielić się swoimi doświadczeniami z młodszym pokoleniem. Ogromnie imponuje nam jej oddanie ojczyźnie, poświęcenie całej siebie w imię wyższych celów. Powiedziała: pewnie, że przychodziły takie chwile, że się żałowało, że się nie ma własnej rodziny, że się nie ma dzieci własnych, ale tak się złożyło, że tamto jakby było ważniejsze. Pani Elżbieta reprezentowała wartości, które pozostają aktualne i liczą się również dla współczesnych ludzi. Często to była ciężka służba, ale mało powiedzieć, warto było. To wszystko dawało radość. Ja żyłam radością w czasie tej służby.